Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony myszura89games.pl, kiedyś emiplayerka.pl i też emiyoutuberka. Tak, a prywatnie nazywam się Emilia. I dlatego kiedyś miałam nick Emi. Jej! Kurwa, super, nie? Jak się spodobacie, to oczywiście kliknij subskrybuj pod filmem, napisz komentarz pod filmem i łapkę w górę zostaw pod filmem, dobra. I jesteśmy w rozdziale 10. Wcześniej mieliśmy spotkanie z Lady Alvanne, czy jakieś tam taką staruszką miłą. I możliwe, że to jest April Ryan. Tak, za jakieś, nie wiem, 90 lat? Czy 100 lat? Dobra, Tak, takie są domysły, że to może być April Ryan. Jesteśmy w rozdziale 10, jeszcze został mi rozdział 11 i potem będzie epilog, koniec gry. Czyli już jest prawie końcówka gry. Tak, przejście gry The Longest Journey, czyli inaczej na polski najdłuższa podróż. Dobra. Super. Podróżnik, jestem podróżniczką, fajnie. Dobra, teraz możemy pójść do tego, zobaczymy, co tu jest. Czy nikogo nie ma? Fajnie, nie? Czysta i przejrzysta. Być miejsce do wody w Wenecji. Aha. Dobra, pędzimy do miasta. Może tu zostają jakieś ludzie w tym mieście, w którym możemy pogadać sobie, porozmawiać, pogawędkę sobie uczuć. Pogawędkę sobie co zrobić? Uczuć? Nie. No, znaczy pogadać, pogawędzić, porozmawiać, dobra. Jest. Dobra, jakaś notatka. Dobra, to czytam, nie? Niedziela, 6 sierpnia, około południa. Albo Abnakus na pewno nie odszedł stąd bez pożegnania i Brian. Nie mogę o nim zapomnieć. Muszę ich wszystkich odwiedzić po raz ostatni. Co? Aha. Coś tam, albo czekaj. Dzisiaj rano moje życie wisiało na włosku, gdyby Lady Avane nie zaprosiła mnie do swojego domu za pomocą czegoś. Co wyglądało jak skok, to awangarda by mnie złapała i teraz pewnie już bym nie żyła. Lady Alvane powiedziała mi także, że Emma wyjdzie z tego całą, choć nie mogę być pewna, czy tej staruszce można wierzyć. To mam nadzieję, że w tym się nie myliłam. Było w niej coś znajomego, coś, co mówiło mi, że mogę jej wierzyć. Nie wspominając o tym, że pomogła mi w chwili, kiedy najbardziej tej pomocy potrzebowałam, to naprawdę dziwne, ale wyglądało, że wszystko o mnie wie. Żeby jeszcze chciała mi więcej powiedzieć. Przynajmniej przewiozła mnie tutaj do Merkurii, żebym sprawdziła, jak mieszkańcy miasta radzą sobie w obliczu wojny. I pewnie dlatego, żebym znalazła brakującą część dysku. Zastanawiam się, kto został w mieście. Może Tobias albo Abnakus. Na pewno nie odszedł stąd bez pożegnania i Brian. Nie mogę o nim zapomnieć. Muszę ich wszystkich odwiedzić po raz ostatni. Merkuria jest kompletnie wyludniona. Wygląda na to, wygląda jak miasto duchów. Dobra, już nie. To przerażający widok, kiedy nie ma nic, kiedy nie ma nikogo, nie widać, a w oddali słychać tylko wiatr i morze. Gdzie oni wszyscy uciekli i w takim pośpiechu? Wróg jeszcze tu nie był. Wszystko wygląda tak samo jak przedtem. A jeśli nikt nie odważy się tu zostać, to armia Tyrenu musi być już blisko. Muszę się pospieszyć i wszystko załatwić, zanim Tyreni się tu zjawią. Niewiele o nich wiem, ale z tego, co o nich słyszałam, nie są zbyt przyjaźnie nastawieni. Dobra, super.
Do kogo lecimy? Do Briana! O, jest nasz kumpel Brian! Jej, mam butelkę alkoholu. No, tak. Super, pogadamy. O. Halo, Branie i Janie. Janie jest. Branie i... Łaschał się, dobra, Jezus. Cieszę się, że cię widzę, dziewczyno. Wynoś się z merytury, zanim to wszystko się rozleci. Tak, wynoś się. Aha, dobra. Dlaczego się mam wynosić? No, daj łyka. Pan zostaje, pani Westhouse, prawda? Raczej tak. Zawsze byłem idiotą. Dobre. Pani idiotą, pani Westhouse. Brian. Tak, musimy walczyć, musimy działać. Musimy. Nie zależy mi na tym. No dodać. Ale się do tego przyznać. Masakra. Wybudowałem ten dom własnymi rękami. To pierwsza rzecz, z której kiedykolwiek byłem dumny. Naprawdę dumny. Nie mam zamiaru zostawić go tym przeklętym tyleńskim trollom napadającym na nas pod pretekstem obrony swoich granic. To awangarda trzyma ich na smyczy. Jestem tego pewien. Co zrobisz, kiedy tu przyjdą? Mam w szafie stary pistolet. Wystarczy mi nabojów, żeby pozbyć się przynajmniej ze 2 tuzinów tych goblinów. Jak mam zginąć, to w walce. Dasz sobie radę, jestem tego pewna. Tylko odstaw butelkę aż do czasu, gdy będzie można świętować zwycięstwo, prawda? O, to się nie martw, dziewczyno.